opakowania to jest jeden z elementów, który, czy jeden z obszarów, który bierze bardzo aktywny udział w tym całym trendzie innowacyjnym. I tak jak dzisiaj też było mówione na prezentacji właśnie SIG, że są takie trzy filary rozwoju tych innowacji. Jest odnawialność, jest upraszczanie i na pewno kwestia związana z recyklingiem, ze zrównoważonym rozwojem, to są bardzo też istotne właśnie filary. I SIG robi to w taki sposób, że upraszcza swoje produkty. Czyli na przykład eliminujemy ze struktury opakowaniowej pewne warstwy konkretnych surowców, w tym przypadku aluminium, po to, żeby z jednej strony uzyskać odpowiednią barierowość, ale też właśnie wyeliminować te surowce, które są nieodnawialne. A zatem wzrasta udział surowców odnawialnych w opakowaniu. Upraszczamy też i redukujemy nasze opakowania, czyli ich wagę zmniejszamy. To też ma ogromne znaczenie, bo często zużywamy mniej surowców i także wpływamy na to, że nasi klienci, producenci opakowań i produktów ponoszą niższe koszty wprowadzania opakowań na rynek. I myślę, że to są takie główne trendy. Oczywiście ten ostatni filar odnośnie recyklowalności czy przetwarzania później odpadu opakowaniowego jest niezwykle istotny. I my też jakby prowadzimy i skupiamy się na tym, żeby to opakowanie było w pełni recyklowalne, czy można było 100% przetwarzać. I to jest coś, co SIG właśnie w tym momencie robi.